Robert, temat numer jeden. Pytanie na śniadanie pożegnało parę prowadzących, w tym ciebie i Tamarę González-Pré. No i co teraz? Czy będzie brakować tej śniadaniówki? Śniadaniówka to jest moje ulubione miejsce. Ja marzyłem o tym, odkąd w ogóle pracuję w mediach. 18 lat temu rozpocząłem pracę w Telewizji Polskiej i wtedy patrzyłem sobie na ekran naszego telewizora w oddziale Telewizji Polskiej w Olsztynie i mówię, nie, ja tam muszę być, tylko że wtedy nie wiedziałem nawet, jak sklecić zdanie poprawnie po polsku. Marzyłem też o sporcie. Dwie rzeczy zrealizowałem przez te 18 lat. Dojrzałem z tym programem, dalej jestem jego wiernym fanem i naprawdę kocham po prostu tych ludzi, bo to jest program, który jest wpisany w moje DNA. Ja uwielbiam śniadaniówkę i to jest 4 godziny żywca, gdzie masz kontakt z widzem, gdzie często się do niego odnosisz. Jeżeli widz krytykuje, to nie jest tak, że on nie ma racji. Czasem trzeba się zastanowić, co robimy źle. A mi się wydaje, że teraz po tych fali fajnych komentarzy i tak za to w ogóle bardzo, bardzo dziękuję, no to naprawdę zrobiłem kawał dobrej roboty i jestem przekonany, że dalej tak będzie. Będzie brakowało, ale będę kibicował. Odpalę, oglądam i jestem z nimi. A powiedz mi, jak wyglądał moment, kiedy ty się dowiedziałeś, że już nie będziesz prowadził tego pytania na śniadanie? Bo rozumiem, że to nie była twoja decyzja. Zmiany są wpisane w życie dorosłego człowieka i dziennikarza. No generalnie stacja ma pewne plany i to trzeba zawsze respektować. Mówię, no przez 18 lat ja różne zmiany przeszedłem w swojej karierze i byłem w redakcji sportowej. Dzisiaj też po już pytaniu na śniadanie i nowe wyzwania przede mną. Jest to zawsze przykry moment, to jest ludzkie. Ja nie mogę powiedzieć, że to nie boli, ale tak jest. I to ja jakby akceptuję. Człowiek dorosły nie poddaje się. Ja kurczę jestem ojcem trójki dzieci i ja wiem, co mam robić. Ja muszę robić wszystko, żeby oni pamiętali, że jestem świetnym tato i to jest moja rola, a jeżeli przy okazji udało mi się przez te 18 lat stworzyć wizerunek dziennikarza, który jest rzetelny i ciepły i prawdziwy, bo nie wiem, ja jestem wrażliwcem, więc się poryczałem nieraz w tym programie, więc sorry, ale tak będzie pewnie, jeżeli będę kolejne programy prowadził tego typu, no to jest tylko dla mnie okej, że ci widzowie mnie kupili takiego, jakim jestem. Jeżeli widz nie oczekuje ode mnie, że będę pajacował, jeżeli będzie chciał wyglądać takiego Roberta Algendiego, mnie to cieszy. Ale najważniejsza jest dla mnie rodzina jakby i oczywiście momenty przykre w życiu się zdarzają, ale jutro jest nowy dzień, a za zakrętem też są fajne rewiry, trzeba je tylko odkryć.